nazywa się Sejmem Gospodarczym, prawda? Nie jest to Sejm polityczny, uchwałodawczy, tylko to jest Sejm... Tak, przechodzimy, proszę Państwa, do części Sejmu Gospodarczego. To jest ewenement, ponieważ jeszcze raz mówię, sejmiki były gospodarcze i wy u siebie też na ziemiach róbcie co jakiś czas, żebyśmy nie tylko politykowali, żebyśmy uczyli się gospodarować, bo wszystko jest od gospodarowania. W związku dzisiaj jest poświęcona ta sesja drugiej części, czyli popołudniowych obrad ziemi i energii. Mamy ekspertów, którzy sami się przedstawią, to była trochę niespodzianka, za chwilę przyjadą eksperci z ziemi śląskiej jeszcze. Będzie dwuczęściowy wykład na części. Oczywiście bardzo bym panów prosił, żeby co jakiś czas pytać się, czy państwa to interesuje i tak dalej. I wejść pewno, tu akurat bym prosił wejść pewną interakcję poprzez pytania, odpowiedzi i tak dalej. Tu możecie, macie też głosy wolne. Być może urodzi się z tego jakaś uchwała, jakiś sancet, zobaczymy, drodzy państwo. W przerwie za chwilę będzie poczęstunek, więc zapraszam już teraz w przerwę, ale to panowie zdecydują, nie będziemy im przerywać. Państwo możecie w jakiś sposób też wpływać, żeby ogłoszono przerwę i tak dalej. Ja w tej chwili oddaję w jakimś sensie marszałkowanie, abym powiedział, no, głosom ekspertów, czyli przejęcie inicjatywy tutaj od strony ekspertów, którzy nam powiedzą rzeczy ciekawe o temat problematyki energii, ziemi i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam panowie, żebyście się przedstawili. Bardzo was proszę. Kto będzie prelegentem? Ja zaczynam. Bardzo proszę, jako prelegent. Tak. Mirosław Serafinowicz, rolnik z Wielkopolski. Gospodarzy na 45 hektarach. Od 8 lat prowadzimy gospodarstwo metodami ekologicznymi. Jakby pan tutaj bardziej z tej strony, może pan tutaj troszeczkę tak, pan. Ona się rozumie, pana lepiej widać było, tak. Żeby nie zasłaniać. Tak, tak, tak. My się tu ustawimy, żeby... Muszę powiedzieć, że będę mówił z wielką tremą, bo nie wiedziałem, że będę przed tak szanownym gremium występował. Wszyscy się spokojnie. Także, panie marszałku, nie. Nastojąco, szanowni posłowie, proszę mi wybaczyć jakieś potknięcia. I chciałem rozpocząć moją prezentację o ekologii od tego, jak dochodziłem do decyzji, gdzie podjęliśmy razem z żoną tą decyzję, że wracamy do starych, naturalnych metod uprawy, tak jak robili to nasi dziadkowie, nasi ojcowie. Stąd też tytuł tej prezentacji Od chemii do ekologii. Ponieważ jak większość rolników, gospodarstwo zresztą objąłem bardzo wcześnie, w wieku 22 lat, i naładowany wiedzą rolniczą w technikum ogrodniczym, chciałem od razu zmieniać to swoje gospodarstwo. Oczywiście uznałem, że ojciec, staroświecki rolnik, bez wykształcenia rolniczego, co on tam wie, ja pełen naładowany wiedzy od doradców, nauczycieli, podejmowałem też współpracę z ośrodkiem doradztwa rolniczego. I pokrótce zaraz powiem, jak doszliśmy do tego rolnictwa ekologicznego, bo to nie tylko brak pestycydów, to cały proces od producenta do konsumenta, w którym zachowane są odpowiednie warunki. Przede wszystkim kontrola produkcji. Jest w Polsce 9 ośrodków certyfikujących produkcję ekologiczną i ta produkcja jest sprawdzana na każdym etapie, to znaczy od nasion po produkt finalny. Bo produkt ekologiczny to nie kwestia braku chemii przy uprawie, to również gwarancja, że nasiona, z których korzystam, producenci, nie były modyfikowane genetycznie. Nam się wmawia, że GMO nie jest żadnym zagrożeniem dla człowieka. Że GMO to tak prawie że naturalne gospodarstwo. Trudno jest mi uwierzyć i całej rzeszy rolników ekologicznych, że geny szczura w fasoli czy w ziemniakach to nie jest zakłócenie natury, że to jest przecież normalne, bo w ten sposób chroni się przed szkodnikami czy przed chorobami. Mój ojciec, który wspominałem, gospodarzył na takim
maleńkim ciągnikiem, z pługiem i nie miał najmniejszych problemów z orką, z uprawą ziemi. To jest słynna trzydziestka. Ursus C30. Ja wkrótce po objęciu gospodarstwa kupiłem duży stukonny ciągnik, do tego jeszcze większy pług. Co prawda to nie jest ten ciągnik, tylko dla zobrazowania. No i zacząłem orać, jak to się mówi, pod ramę. I po kilku latach mojej uprawy pola wyglądały mniej więcej tak. Po deszczach stały kałuże, a kiedy było kilkanaście czy dwa tygodnie słonecznej pogody, to robiła się taka pustynia. Po kilku latach takiej orki często wyglądało to tak. Jak było mokro, to ciągnik się chował, potrafił chować pod kabinę zdegradowanej ziemi. To jest sprzęt, który królował w moim gospodarstwie, czyli opryskiwacz, chemia, nawozy. No cóż, mimo takiej produkcji plony zaczęły wyglądać w ten sposób. Muszę powiedzieć, pochwalić się, że w początkowym okresie brałem udział w takich konkursach o złoty kłos i wyniki mieliśmy naprawdę wspaniałe, bo około 10 ton pszenicy z hektara. Natomiast po kilku latach intensywnej uprawy z chemią, nawozami, plony zaczęły wyglądać tak i z tego samego hektara nie sprzątnąłem nawet 3 ton. Pług już nie szedł pod ramę, tylko skrobał ziemię po wierzchu. Tak też wyglądały niektóre uprawy. I zacząłem sobie zadawać pytanie, co się dzieje? I daliśmy na tych najlepszych kawałkach ziemię do analizy na zawartość próchnicy. Doradcy nam zawsze mówili, że najważniejsze to jest badanie na kwasowość i zasobność gleby, czyli azot, potas, fosfor, magnez i wapń. Natomiast nikt nam nie mówił o próchnicy. Ja miałem szczęście spotkać po wielu latach swojego szkolnego kolegę, który zaczął zajmować się pożytecznymi mikroorganizmami. To jest taka kompozycja bakterii tlenowych, beztlenowych, drożdży, promieniowców, grzybów pożytecznych. Profesora Akademii Rolniczej z Okinawy, Teurochimii. I tak jak rozmawialiśmy, to z tego wynikło, że bym zobaczył, jak mam z próchnicą. Wynik wyszedł 0,9%. Gleboznawcy mówią, że jeżeli próchnica spada poniżej 1,1, to ziemia jest całkowicie zdegradowana, nie nadająca się do uprawy rolniczej. I to były pierwsze oznaki i to był pierwszy taki okres, kiedy zacząłem zadawać sobie pytanie, powtarzać ciągle pytanie, dlaczego? Dlaczego miałem wysokie plony, a mam małe? Dlaczego stosuję wysokie nawożenie, a plony są coraz mniejsze? Dlaczego, skoro stosuję coraz więcej zalecanej chemii, oprysków na grzyby, na szkodniki, odżywki tak zwane nalistne, doglebowe, a plony ciągle spadają? I właśnie zastosowanie tych pożytecznych mikroorganizmów, zastosowanie poplonów spowodowało, że w ciągu 2 lat na tym samym polu próchnica wzrosła do 2,45. Panowie profesorowie, bo brałem też kilka razy udział w konferencjach na temat degradacji gleby, zagrożeń i w Warszawie, i w Brukseli, stwierdzili, że to jest niemożliwe, bo próchnica może przyrastać od 0,1 do 0,2% rocznie. Ale to wyjaśniliśmy w bardzo prosty sposób.
Pożyteczne mikroorganizmy powodują rozkład materii organicznej i budują bardzo intensywnie próchnicę. Ponieważ u mnie materii organicznej na tym polu było bardzo dużo, tylko że życie mikrobiologiczne w glebie zostało zabite, po prostu nie było robotników, żeby wytworzyli tą próchnicę. Bez mikroorganizmów, bez życia mikrobiologicznego w glebie nie ma urodzajów, nie ma zdrowych roślin, nie ma dobrego plonu. I to, co mieliśmy, to jest akurat ta sama gleba. Tylko że to były próby pobrane 2 lata prędzej. Już wtedy zaczynaliśmy ten. I tak wyglądała zlewna, śmierdząca, cuchnąca gleba. Zapach tej gleby to był taki, nie wszyscy z Państwa wiedzą, ale kiedyś na wsi były popularne piwnice. Czy to pod domami, czy to gdzieś tam wolno stojące ziemianki. I tam zawsze śmierdziało stęchlizną. Tak mniej więcej pachniała, czy śmierdziała ta ziemia. Po 2 latach zaczęła wyglądać tak jak potrzeba. Czyli ta wspaniała struktura gruzełkowata, ziemia zaczęła pachnieć ziemią i na każdym kroku można było spotkać dżownicę, czego przedtem nie było można uświadczyć. My dzięki temu, że wróciliśmy do naturalnych metod uprawy, że początkowo zrezygnowaliśmy ze środków grzybobójczych. I się okazało, że nasze zboża, nasze warzywa wyglądają lepiej niż u sąsiadów, którzy stosują konwencjonalne, czyli te tradycyjne, że tak powiem, od wielu, wielu lat metody przy pomocy chemii. Już wtedy doszliśmy do wniosku, że z naturalnymi chorobami najłatwiej jest walczyć w sposób naturalny. Bo nie ma nic silniejszego niż natura. My uważamy, że jesteśmy bezsilni wobec żywiołów, powodzi.